Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak oraz skąd dodawać i pobierać darmową muzykę do Twoich nagrań na YouTubie. Pierwszą opcją jest kanał No Copyright Sounds. Musisz sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę ten kanał i najlepiej zasubskrybować. Ten kanał udostępnia wiele darmowych utworów muzycznych, które możesz sobie pobrać i użyć do swoich nagrań. Drugą opcją, gdy wejdziesz na swój kanał na YouTubie, masz po lewej stronie biblioteka audio, więc klikamy i tutaj podobnie masz wiele utworów, które możesz pobrać. Dodatkowo masz tutaj napisaną informację o licencji, możesz wykorzystać tą ścieżkę audio w każdym ze swoich filmów, również w materiałach, na których zarabiasz. Więc sprawdźmy sobie, jak brzmi dany utwór. Poza tym możesz użyć efektów dźwiękowych, które również są darmowe. Sprawdźmy ten. Tutaj wystarczy po prostu kliknąć pobierz i już mamy pobrany utwór na swój dysk. Natomiast jeżeli chodzi o pobranie pliku MP3 z YouTube'a, należy wejść w przeglądarkę i wpisać YouTube to MP3. Klikamy pierwszą pozycję, czyli konwerter YouTube na MP3 i tutaj można po prostu wkleić link do filmu, który nam się podobał. A więc wróćmy na stronę No Copyright Sounds. Wybierzmy może sobie ten utwór. Klikamy w ten link i wklejamy. Klikamy konwertuj i klikamy pobierz. I od razu ten utwór został pobrany na dysk. Ja do edytowania filmów używam programu Shotcut, a więc wybierzmy sobie jakiś film. Cześć, z tej strony Karol. I przerzućmy sobie go na ścieżkę i dodajmy do tego ścieżkę audio. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy, Track Operations i dodaj ścieżkę audio. Na dole mamy pustą ścieżkę audio i teraz dodajemy muzykę, którą pobraliśmy. Klikamy otwórz plik. Ja tu mam na pulpicie, więc klikamy. I przerzucamy do ścieżki. Możemy sobie ustawić, żeby ta muzyka zaczynała się mniej więcej w tym miejscu i sprawdźmy, jak to wygląda. Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić ciekawą grafikę z efektem odbicia. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!